Przepis na pyszne chińskie pierożki, które są najpierw smażone, a następnie gotowane na jednej patelni. Dokładny przepis znajdziesz na mojej stronie lempiang.pl. Zaczynam od przygotowania farszu. Na początku drobno kroję, a później podsmażam cebulkę, dymkę, imbir i czosnek. Wszystko smażę w garnku, ponieważ później do mięsa wlewam bulion i długo gotuję, aż bulion trochę odparuje i cały ten smak z bulionu przechodzi do mięsa. Na sam koniec przyprawiam jeszcze farsz, dodaję to, co uważam, że pasuje i tu jest niezły miks. Jak nie macie jakiegoś sosu, to możecie pominąć albo dodać więcej innego. Robię tu typowe ciasto na pierogi po mojemu, czyli mąka, ciepła woda, masło i sól. Takie cieplutkie i wyrobione ciasto zawsze odstawiamy na chwilę na bok, to one robi się takie, wiecie, bardziej plastyczne, miękkie, idealne do klejenia pierogów. Na zrobienie pierogów trzeba poświęcić troszkę czasu, ale są proste do przygotowania, a dokładny przepis krok po kroku znajdziesz na mojej stronie lempiang.pl. Są warte spróbowania, więc zapisz ten przepis na później. Zaobserwuj mój profil, jeśli lubisz jedzonko. Om nom.